No więc teraz spróbujemy w skali 1 na 1. Wzięliśmy kartony, tak żeby miały jak najmniej napisów i jak najmniej taśmy, żeby przy zrywaniu taśmy karton się nie uszkodził. Później obrysujemy miejsca w odpowiedniej skali i natniemy nożem do papieru, takim zwykłym wysuwanym, najlepiej z nowym ostrzem. Szymek, co teraz będziemy robić? Ten Najpierw hełm. hełm najpierw. Tak. Dlaczego? No bo już mamy prototyp zrobiony z papieru. A tak, a potem A potem z... prototyp będzie na pierśnik. To będzie No, na pierśnik. cała zbroja chyba nie będzie na pierśnika, tylko od razu całą zbroję zrobimy. Ale chciałbym w pierwszej kolejności zrobić zbroję samurajską, tą płytową taką. Dlaczego są w rajsku? Bo wydaje mi się, że jest dosyć prosta do zrobienia, bo wystarczy, że prostokątne kartony powycinam jednakowej wielkości, a później wystarczy je tylko powiązać. Co, a samurajska będzie dla tym, bo tym on ogląda ninja. No, Ninjago, tak. Hełm będzie robiony na miarę, więc zaraz Szymkowi zmierzymy głowę, obwód głowy, ale co pod hełmem było? Pamiętasz, jak to się nazywa? Czepiec. Żeby stal nie obcierała głowy, żeby nie parzyła głowy, jak rycerz stał w pełnym słońcu i czekał na bitwę, bo pewnie ta blacha się rozgrzewała do jakichś 70-80 stopni może nawet. No to by poparzyła rycerza. I teraz zmierzymy Szymkowi obwód głowy. Zwykłą miarką. Nie mamy centymetra pod ręką, No. więc to da radę. Myślę, że to będzie jakieś 55 centymetrów. No trochę w innym miejscu. O, lepiej. No i pokażę. No, 55, 56. Więc długość pierwszego elementu będzie mniej więcej miała tyle. Jeszcze później zmierzymy, ile jest mniej więcej od czoła do czubka głowy, żeby wiadomo było, jakiej długości zrobić ten te grzebienie, które będą nachodzić jeden na drugi i tutaj się łączyć, tutaj będą złączone, sklejone klejem, żeby utworzyć taką kopułę w miarę równą. Wybraliśmy taki karton, który ma 60. Do tego wysokość tego grzebienia będzie miała około 17 cm. Zrobimy go trochę dłuższy, 20, żeby było ewentualnie z czego przyciąć. No i zobaczymy, jak to będzie na głowie się trzymać. W związku z tym, że karton jest sztywny, to trzeba go troszkę pozginać. Trzeba po prostu w palcach każdy ten element pogiąć w tą stronę, poprasować, żeby on po prostu łatwiej się wyginał. Tak samo tutaj, tą część, która będzie na głowie, też trzeba połamać, że tak powiem, pogiąć te prasowanie, które jest w środku, żeby stworzyło to okrągłą krawędź. Dobrze, co tu jest? To jest taki hełm. No ale czekaj, bo musi wyschnąć klej, żeby skleił karton. Uchwyty stolarskie za piątaka chyba w Biedronce, kupione kiedyś. Ej, ale ja miałem mieć też tutaj. Dobrze będzie. Element przyłbicy. Specjalnie zostawiłem taki prostokątny, żeby można go łatwo było znowu wygiąć, ponaginać, żeby zrobił się półkolisty kształt. Dopiero później będę nacinał go i wycinał tutaj te fragmenty. I tak samo od góry zrobię takie półkoliste wyżłobienia. Nakładając kolejne warstwy kopuły, zaznaczyliśmy sobie ołówkiem, w których miejscach mamy nanosić klej. Natomiast następnym razem będziemy, żeby elementy nie były w kształcie prostokątów, tylko trójkątów o bardzo ostrym ramieniu. W ten sposób nie będzie takich warstw nachodzących jedna na drugą, natomiast od środka trzeba by było wtedy wzmocnić jakimś wyciętym okręgiem, do którego wszystkie te elementy, wszystkie te trójkąty mogłyby się przykleić. W ten sposób powierzchnia kasku byłaby znacznie bardziej równa. Tu widzicie montowanie przyłbicy, zwykła śruba i nakrętka. Natomiast na koniec projektu zrezygnowaliśmy z ruchomej przyłbicy, żeby wzmocnić całą konstrukcję.
A to są elementy, które będą chroniły szczękę, szyję i kark. Staraliśmy się symetrycznie wygiąć oba elementy. A w tym miejscu wycinamy otwory na oba ramiona, żeby cały hełm, cała konstrukcja lepiej przylegała do ciała. Dopiero w trakcie tworzenia wymyśliliśmy, że elementy będą wiązane drutem miedzianym. Miejsca, gdzie przeplataliśmy drut, są po prostu przedziurawione zwykłym śrubokrętem o niewielkiej średnicy. On także jest z upcyclingu, jest wzięty z jakiegoś zwoju z silnika elektrycznego albo z takiej wiązki, która znajduje się za kineskopem telewizora takiego starego. Połączenie takie jest niesłychanie wytrzymałe i dużo lepiej, dużo efektowniej wygląda niż zwykłe klejenie kartonu. A tak wygląda hełm po skończeniu. Zdecydowaliśmy się jednak nie malować hełmu sprayem na kolor czarny albo srebrny, głównie z tego powodu, że jest to po prostu zbędna chemia. Niech już wszystko będzie ekologiczne. Najpierw przymiarka na tymku, potem na szymku, a oto szymek w prawie pełnym rynsztunku. I na koniec narrator tego filmu. Do kompletu wciąż nam brakuje napierśnika, tak jak Szymek na początku powiedział, ewentualnie pełnej zbroi, ale pomyślimy nad tym. Myślę, że w pierwszej kolejności będzie faktycznie to zbroja płytowa, taka jak mniej więcej samurajowie mogli mieć, czyli nachodząco na siebie płytki, pewnie też będzie powiązane drutem miedzianym. Także jeśli macie ochotę zobaczyć, jak wyglądała praca nad taką zbroją, to subskrybujcie nasz kanał, jeśli macie na to ochotę. Tak, jeśli macie ochotę, to subskrybujcie nasz kanał. Tak, ja też was zapraszam na nasz kanał. Serdecznie pozdrawiamy.